Patryk Bryła zostaje na co najmniej kolejny rok w łódzkim klubie sportowym. Czyli co, z czystą głową możesz teraz pojechać na urlop, będąc spokojny o swoją klubową przyszłość? No dokładnie, wczoraj podpisałem nową umowę, z czego się bardzo cieszę i tak jak wspomniałeś, na urlop mogę jechać z czystą i spokojną głową. Ten urlop, z tego co wiem, to będzie taki szczególny, bo dosyć dawno nie było ci dane tak wypocząć właśnie bez żadnych trosk o zdrowie, o gdzieś tam tą przynależność klubową i tak dalej. No na pewno gdzieś tam przez kilka ostatnich lat nigdzie nie byłem, bo tak jak wspomniałeś, czy to tam szukałem klubu, czy gdzieś tam jakoś kontuzja mi doskwierała, ale cieszę się, że teraz jestem zdrowy i mogę sobie pozwolić na odpoczynek. Ostatni sezon teraz w pierwszej lidze, 8 bramek, jeszcze więcej asyst. To ta dobra postawa twoja, dobra postawa drużyny rozbudziła apetyty na to, co będzie już niedługo w Ekstraklasie? Myślę, że na pewno tak. My sobie z tego zdajemy sprawę i ja ze swojej strony mogę zapewnić, że będę pracował jeszcze ciężej, żeby tych liczb było jeszcze więcej. Ty jesteś jednym z tych zawodników, którzy tej Ekstraklasy już gdzieś kiedyś zdążyli troszeczkę posmakować, ale powiedz, będziesz czuł się jako taki debiutant, czy gdzieś te parę meczów, które zdążyłeś jeszcze w barwach Zagłębia Lubin zaliczyć, pamiętasz, są w głowie? Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy są te mecze, ale będę się starał podchodzić do tego wszystkiego na chłodno i spokojnie. Przede wszystkim robić swoje na boisku, jeśli już trener desygnuje mnie do gry, i pracować z korzyścią dla zespołu i gdzieś tam dla siebie. Mecz z Odrą był twoim setnym występem w barwach ŁKS-u. Piękny jubileusz, przechodząc tutaj, podpisując umowę. Spodziewałeś się, że ten licznik już będzie pozycję trzycyfrową wybijał kiedyś? Szczerze mówiąc, to nie liczyłem tych spotkań. Dopiero wczoraj dowiedziałem się, że był to mój setny mecz. Cieszę się, że uczciłem ten mecz bramką i mam nadzieję, że ten licznik się nie zatrzyma, tylko gdzieś tam będę nabijał te mecze jeszcze więcej. A pamiętasz swoje pierwsze spotkanie w barwach ŁKS-u? Czy to już było tak dawno, że gdzieś wyleciało z głowy? No niestety teraz na tą chwilę sobie nie przypomnę. Było tych meczy było dużo wzlotów, ale było też kilka upadków. Cieszę się, że teraz wracamy do Ekstraklasy i mam nadzieję, że tam będą już tylko te dobre występy i mój licznik się nie zatrzyma. A jeżeli chodzi o te 100 występów, w takim razie to te najbardziej pamiętne, najbardziej szczególne dla ciebie, najważniejsze, najlepsze? Myślę, że tych meczy było kilka. Było, tak jak wspomniałem przed chwilą, kilka wzlotów i też kilka upadków. Każdy mecz grany tutaj przy Aleja Unii to jest coś wspaniałego. Gorący doping i zawsze możemy liczyć tutaj na kibiców, z czego się cieszę. I każdy mecz z Przeplatanką na piersi jest dla mnie wyjątkowy. Teraz czas odpoczynku, 3 tygodnie, czy to zupełnie w twoim przypadku oznacza odcięcie się od informacji związanych z piłką nożną, od oglądania jakichś powtórek, skrótów, transmisji jeszcze trwających gdzieś rozgrywek, czy mimo wszystko ta piłka cały czas troszeczkę w innej formie, ale będzie obecna w twojej codzienności? Myślę, że na pewno gdzieś tam będę śledził to, co dzieje się nawet i na rynku transferowym, jakie tutaj działacze poczynią wzmocnienia. A na urlop się udaje przede wszystkim odpocząć, ale też nie zapomnę, żeby aktywnie ten czas jakoś spędzać. Wreszcie będzie też trochę więcej czasu, żeby pobawić się z dzieckiem. Dokładnie. Stasiu na pewno będzie zadowolony i odciążę trochę narzeczoną, bo miała przy nim ostatnio dużo roboty. Chociaż z tego co wiem, Stasiu jest już też kibicem ŁKS-u, bo w tej rundzie bywał na meczach i przenosił tacie szczęście. Dokładnie. Stasiu stara się tutaj gdzieś
chodzić na te mecze, dopingować razem z narzeczoną. Mam nadzieję, że w Ekstraklasie będzie chodził coraz częściej i pomagał tacie w odnoszeniu zwycięstw. Było dużo dylematów, czy zostać tutaj w Łodzi, kontynuować przygodę z UKS-em, czy gdzieś poszukać nowych wyzwań, bo pewnie propozycje jakieś się pojawiały. Na pewno propozycja była, ale dla mnie priorytetem było zostać w UKS-ie i tak się stało. To, co gdzieś tam było, propozycje były czy nie były, zostawiam to za sobą. Patrzę już tylko na nowy sezon i na UKS, bo naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy w UKS-ie. Czuję się tutaj jak w domu. 20 lipca, początek nowego sezonu. Masz takiego, nie wiem, jakiegoś wymarzonego rywala, z którym chciałbyś, żeby UKS zmierzył się na dobry początek nowych rozgrywek? Nie, gdzieś tam nie patrzę na to, jaki los dla nas będzie, zobaczymy. Każde spotkanie w Ekstraklasie na pewno będzie trudne, ale my do tego wszystkiego podejdziemy spokojnie i na pewno przede wszystkim będziemy chcieli grać swoje. Jeśli tak będzie, to i kibice, i trenerzy, i my sami możemy być spokojni, bo myślę, że poradzimy sobie. Oby tak było. Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo.